za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie szwagier. Kurwa, jak ja mam wszędzie daleko. No i zajebiście. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Antek stosuje się do zaleceń i na wszelki wypadek nie wychodzi poza teren swojej posesji. Ile to jeszcze będzie trwało? Nie wiem, co już mam ze sobą zrobić. Dajcie mi cokolwiek do roboty. Zośka, może byśmy zagrali w jakiegoś Chińczyka? Nie chcę słyszeć o żadnych Chińczykach. No tak, a mnie zupkami chińskimi karmi. To tylko gra! Zagrałabym jakiegoś Monopola, ale nie mamy. Też żałuję, że nie mamy Monopola w pobliżu. Chyba czas odwiedzić szwagra. Dobra, idę ja. Gdzie? A idę się przejdę do lasu, podycham świeżym powietrzem. A tu co, ci brakuje powietrza? Tak, brakuje. Duszę się tu już całą atmosferą. Bez potrzeby nie wychodzimy z domu. A ten, skoro wychodzi, to niech przynajmniej zrobi coś pożytecznego. Zrobisz zakupy i wstąpisz do mamusi. Do mamusi? A po co? Ona chce mieszkanie odświeżyć, a skoro ty się nudzisz... Aż tak się nie nudzę, by chore stawy nadwyrężać. A co to, moje mieszkanie, że mam je malować? Idę, zanim jeszcze mi czegoś nie wymyśliła. Antek nie chciał się narażać wizytą w mieście, więc ścieżką przez las udał się prosto do szwagra. Proszę! Siema, szwagier! A co ty tu, kurwa, robisz? Bierz, bo ręka boli. Takie powitania to ja lubię. Zdróweczko. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Skąd mi wiedzieć, gdzie Antek się szlają? No i czego może jeszcze do mojej chałupy nanieść? Szwagier, o mnie to ty możesz być spokojny. Ja nigdzie nie chodzę, do nas nikt nie przychodzi, tym bardziej, że mamy czysty teren. To nie słyszałeś o pierwszej ofiarze epidemii? Gdzie? No, u nas na osiedlu. Kto? Olesiek, przygniotła go mąka. Co? Pontony. No i takich ludzi mi nie szkoda. Na wykupuju nie wiadomo po co i na co, a Zośka mi po prostu chciała drożdżówek napiec. A w sklepie nie kilograma mąki. I co ja teraz zrobię z tymi 30 kilogramami drożdży? I siedzę tam jak w więzieniu. No, czasami wejdę na spacerniak. To samo jak i u mnie. To ja choć mam do kogo zagadać, a u ciebie to w ogóle tu zwariować idzie. Antek, ja jestem przyzwyczajony do samotności i do ciszy grobowej. Chwilowo nie pracuję. Bo szef w robocie kazał mi zapobiegawczo wszystkim bez wyjątku pomierzyć temperaturę. No pomierzyłem i wyszło, że większość ma temperaturę pokojową. No to szef mnie wyprawił na zasiłek opiekuńczy. Zobacz, w telewizji nawet programy poodwoływali. No i bardzo dobrze, bo telewizor znowu mi się zepsuł, a żaden majster w tej chwili nie chce naprawić. To jak ty sobie tu z nudą radzisz? Jaką nudą, Antek? A wiesz, że w jednej paczce ryżu jest o 7 ziarenek więcej niż w drugiej paczce. I to z tej samej firmy. Niesamowite, co? Kurwa, syn. Nie gadaj, że ty liczyłeś ten ryż. Liczyłem i to 2 razy, bo myślałem, że się pomyliłem. Kto normalny liczy ziarenka? Zaraz mi jeszcze powie, ile długości ma papier toaletowy. Albo ile metrów ma makaron spaghetti w całej paczce. W sumie wcale mu się nie dziwię. Już 4 raz przekopałem ogródek. O, papieru jeszcze nie mierzyłem. A mam, bo jak wszyscy z tymi zapasami zaczęli srać pod siebie, to uznałem, że to jest naprawdę dobry moment, żeby kupić 15 rolek. Szwagier, jak to ja się śmieję, na chuj ci ten papier, jak ty nawet kibla nie masz. A jak przyjdzie odpowiedni czas, to zacznę w niego się zawijać. Ale najpierw was wszystkich pochowam. Mumia jebana. Nie, no teraz to żyć, nie umierać. Pieniędzy nie brakuje. Cisza, spokój. Nikt do domu nie zagląda. Można pędzić na legalu. Ale szwagier, ja to myślę, że to jest nie tylko dobry moment na pędzenie, ale też na sadzenie. Jasne, że dobry. Wiosny w końcu mamy. Ale poczekaj jeszcze trochę i zaraz cały zarekwirowany towar
wpuszczą w obiekt dla zdrowotności. Skąd wiesz? No bo te bezbożniki chcieli wylać zarekwirowany alkohol, ale na szczęście go przytrzymali i teraz puścili dla łotkarzy. Ja się pytam, skąd to wiesz, jak ty nawet mediów nie masz i tu nawet do ciebie nikt nie zagląda? No jak to skąd? W mojej branży trzeba trzymać rękę na pulsie, bo inaczej można żywego pochować. Lej szwagier jeszcze po jednym, bo ja tu tego. Tego? No tego. Po pieniądze swoje przyszedłem i zaraz będę leciał. Kasę masz w plecaku, ale nigdzie się nie szwędaj, bo już późno. Dawaj, chłopsiu. Zdrówko. Antek szybkim krokiem udał się prosto do domu i już kolejnego dnia pojawia się na posesji szwagra. Ruch! A daj ty mnie już z tym spokój! Nie? Nie! Jak chcesz? Antek jakiś nie w sosie. Nie chce kielicha na kaca? Obo nie zachorował? Zaraz, zaraz. Czy on ma oko podbite? Pokaż, pokaż. Ale to wygląda. Co się stało? No co? Napadli, pobili, pieniądze zabrali. A pamiętasz, kto to zrobił? Człowieku, tych kryminalnych mord do końca życia nie zapomnę. To kto to był? Kto, kto? Zośka i teściowa. Wracam grzecznie do domu, cichutko się rozbieram, wskakuję pod kołderkę, wtulam się w Zosię. I nagle słyszę głos teściowej. Zosia śpi na drugiej wersalce. Mówię ci, szwagier, tak szybko w życiu nie wytrzeźwiałem. Co ty gadasz? Tak było. Tu Zośka, tam teściowa, nagle chlaść i tylko ptaszki przed oczami. Teściowa w twoim łóżku? Tak było. A skąd ta kurwa tam się wzięła? No, może trochę przesadziłem. Przecież mamy idealną teściową. Do niej wszystkie kawały pasują. Się przeprowadziła. A jakiego się przeprowadziła? Jakiego, jakiego? 27. Ja się pytam, jakiego chuja się przeprowadziła. Mówi. Zięciu kochany, mam dla ciebie dwie wiadomości. Dobrą i złą. A ja do niej. To, że mamusi zaraza nie bierze, to widzę. Ale jaka jest ta dobra wiadomość? No i muszę teraz dla niej mieszkanie pomalować. A co to, twoje mieszkanie, że będziesz dla niej malował? To samo jej powiedziałem. To się okazuje, że na mnie je przepisała. A co to, jej mieszkanie, że teraz rozkazuje tobie, co w nim masz robić? Jak to? Antek wszedł w posiadanie nieruchomości? No to trzeba to opić. Proszę. Dzień dobry, lokalna telewizja. Jak pan sobie radzi w kwarantannie? Proszę pani, kwarantanna to tak, jak się skończy, to ja będę albo zostanę alkoholikiem, albo przytyję, to co najmniej 10 kilo, albo się rozwiodę, no albo żonka zajdzie w ciążę, no ewentualnie zwariuję. Albo wszystkie opcje są poprawne. A tego wirusa to ja mam w dupie. O, ja też. Będę w telewizji. Zośka będzie ze mnie dumna. I teściowa wreszcie doceni. Bo dla niej, jak coś jest w telewizji, to dopiero wtedy jest to. Jestem celebryto. Oglądaj telewizję. Ej, celebryta. Czy ty siebie w lustrze widziałeś? O, to już mnie i w lustrze pokazują. Zośka mi zazdrości popularności. A jak mnie zobaczy Zbyszek, to dopiero będzie chwalił. Trzy baletnice? Dobra, kupię. Zaraz będę. Cześć. Dziś do teściowej powiedziałem, tylko się nie zesraj. To już zatwierdzenia dostała. Ty, masz może jakieś czopki z baletnicami? Ty, jakieś tam mam. To dawaj, kurwa, ani chwili spokoju w tej chacie. A chcesz mieć w domu spokój? No, pewnie, że tak. Teściowa uwielbia książki.
Więc ja siadam, otwieram książkę i udaję, że czytam. Najważniejsze, nie chrapać. Antek wysłuchał doświadczonego szwagra i po powrocie do domu od razu wziął się za czytanie. Mamusia się męczy, a ty znów nachlany? Kto? Ja? Ano kuchni! A co ci, tlenu brakuje? Człowiek chce sobie w ciszy i spokoju kulturalnie poczytać, ale kurwa nie może. Niech bierze te czopki i spada. Mamusia prosiła o 3 baletnice. No i ma 3 baletnice. Nie, na pudełku są 2. Gdzie jest trzecia? Gdzie? Trzecia srać poleciała. Dobra, nie przeszkadzaj mnie, tu książkę czytam. Książkę czytasz? Nie no, normalnie przegina. Już my z mamusią zrobimy kwarantannę. Zapomniałem, że Antek jest trochę ślepowaty. Ale dzielę jego ból, bo jego teściowa to też moja teściowa. Już mi nawet nie podskoczył. Zadzwoniłem i powiedziałem, że teściowa ma objawy wirusa. Przyjechali i od razu ją zawinęli na izolatkę. A przy okazji Zośkę. A mnie nawet nie tknęli. Pamiętaj, jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. A w tym czasie zawsze możesz nadrobić zaległości w naszych poprzednich filmach. W kolejnym odcinku. Jeszcze trochę i dostanę pierdolca. Zrobię wszystko, by szwagier wziął mnie ze sobą. Wszystko. Nawet gdybym musiał przed nim klęknąć. Mówił ja, Janusz Slonina.